czcigodny księże proboszczu, przewielebne siostry zakonne, dostojni przedstawiciele władz parlamentarnych, rządowych, kochani księżacy, wszyscy bracia i siostry, modlący się za duszę świętej pamięci biskupa Józefa. Wielu z nas nie dane było być razem w dniu pogrzebu. Nie mogliśmy modlić się po łowicku, ale za to teraz spełniamy wolę biskupa Józefa i jesteśmy wszyscy tutaj razem, ubrani i modlący się po łowicku. Księżoki, kobiacy, koderki, łowicka kapela, wszyscy, którzy kochają Łowicz i księstwo. Ale przede wszystkim patrzymy w niebo, w dom Ojca Niebieskiego, tam, gdzie jest prawdziwe życie, gdzie z domu Ojca zapewne uśmiecha się do nas biskup Józef. I połączeni w jedno, my na dole, oni na górze, razem oddajemy chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu. A ja nigdy nie pomyślałem, że kazanie będę mówił przy biskupowym grobie razem z pobożnymi księżakami. I mam też swoje wdzięczności, bo biskup był mi ojcem i pod jego skrzydłami zrodziło się moje powołanie. Zielone Świątki. Wyznajemy najpierw wiarę w Ducha Świętego. Te zielone świątki tak bardzo kochałeś, to święto, drogi biskupie Józefie. Dlatego śpiewaliśmy z Moniką: przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. Bardzo potrzeba nam Ducha Bożego, Ducha Prawdy, Ducha Jedności, Ducha Miłości, Ducha Światłości sumień. Bo się kłócimy, opluwamy i niszczymy. Począwszy od rodzin, aż po tam wysoko. Wołamy więc do Ducha Bożego: obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany, nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. I prosimy też, jak śpiewaliśmy, o zmiłowanie za wszystkie nasze cińskie przewiny. Zabłąkani jesteśmy, bo tyle poglądów, tyle zdań i tyle partii. Naprawdę się już gubimy. I zapominamy o nauce ojców, i brniemy na oślep, brniemy bardzo szybko. Nie rozpoznajemy już świata, ale co najgorsze, nie rozpoznajemy już nawet samych siebie. Dlatego tak bardzo potrzeba nam Ducha Mądrości, Ducha Darów Mnogich. A my mieliśmy pasterza, co nam nauki dawał,
prorokiem byłeś nam, biskupie Józefie, skarbą naszych czasów. I dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za dar Twojego życia. Dziękujemy za Twoje kapłaństwo. Wyświęcony byłeś na kapłana 20 maja 1962 roku, a ogłoszony biskupem w Dzień Matki w 90 roku. Ten maj to są Twoje kapłańskie rocznice. Dlatego i my w maju przybywamy do Ciebie. Dziękujemy Bogu za Twoje kapłańskie i biskupie powołanie. Dziękujemy Bogu za to, że byłeś z nami, że mieliśmy Ciebie blisko. Tak wiele mamy wspomnień i zadumy. Każdy ma własne wspomnienia i tak wiele chciałoby się powiedzieć, a czasu mało. Dziękujemy najpierw, księże biskupie, za naukę wiary w Boga. Dziękujemy Ci, że uczyłeś nas wierzyć w Boga, co zowdy je wierny, co nam do zimie matkę karmicielkę. I z Malwinką do Boga wołamy: mój dobry Ojcze, mój święty Boże. Tej wiary uczyłeś nas, drogi nam biskupie. Byłeś tyle lat pośród nas. Najpierw jako proboszcz, potem jako biskup. Nie zliczymy godzin wypowiedzianych kazań w Łowiczu, w Polsce i w świecie. Nie zliczymy udzielonych sakramentów. Błogosławiłeś nasze małżeństwa, chrzciłeś, bierzmowałeś, spowiadałeś. Uczyłeś nas, jak się klęka, że klęka się na dwa kolana. Uczyłeś nas, co kiedy się mówi. Uczyłeś, że nie patrzy się na zegarek w czasie kazania i że człowiek nie żegna się, kiedy ksiądz święci święconkę. W parafii i w Łowiczu wtedy tak dużo się działo. Były piękne msze dla dzieci i młodzieży, było dużo lektorów i ministrantów. Przepięknie śpiewał chór z Panem Heniem, modliły się grupy modlitewne, były wieczorne apele łowickie, poetyckie, przed Bożym Narodzeniem były jasełka, były wyjazdy wakacyjne do Zakopanego i tutaj do pobliskiej Studzianny. Mieliśmy swoje kino Wiktoria, mieliśmy ogród zoologiczny z osłem Urbanem, a gdy była zima, była góra lodowa. Na ambonie mieliśmy własne potłuczone telewizory. Wszystko budowaliśmy razem. Naprawdę dużo się działo i dużo było ludzi. Ja osobiście, ale myślę, że każdy z was tęsknimy za tym czasem. Bardzo mi brakuje ludzi w kościołach w Łowiczu. Dużo więcej jest na ulicach i w Biedronce niż w kościele. I smutek serce ściska, kiedy jest nas mało. I smutna jest katedra bez modlących się ludzi. Trzeba nam chyba patrzeć na wiarę pustelnika, co jak
dawno świnto powieść niesie, ze samotny zewdzieś w lesie w ciasnym kąciku. Ile razy dzień zaświtał, za Matkę Boską witą, zdrowaś Maryjo. Boże, daj nam taką wiarę, wiarę pustelnika, co widzi Pana Boga każdego dnia. Dziękujemy też księdzu biskupowi za miłość do Matki Bożej. Był Servus et Filius Ancille. I Matka Boża jest na jego grobie. Kochał łąki umajone i po górach, dolinach rozlegający się dzwon. Wszystko mówiło mu w przyrodzie o Matce Bożej. To była jego matka zagrzebna, jagodna i siewna. I najważniejsza, królowa nad królowe, księżna Łowicka. Zawsze codziennie rano przed mszą świętą o godzinie 9:00 klęczałeś, księże biskupie, wpatrując się w jej oblicze. Ona cię umacniała i tyle razy ratowała, budziła ze śpiączki, jak sam mówiłeś. Skąd ta miłość do Matki Bożej? To samo życie, po prostu życie, bo kto sieroce doznał smutki, ten tęskni i szuka Matki. Dziękujemy ci, księże biskupie, za szacunek dla tradycji naszych ojców. Uczyłeś nas zachowywania zwyczajów religijnych. Przypominałeś, że trzeba poświęcić dom, jak się wybuduje, że trzeba w nim zawiesić obraz i krzyż i że przed sianiem trzeba poświęcić ziarno, że trzeba mieć różaniec, że trzeba mieć medalik na szyi, że trzeba się ubrać elegancko, kiedy się idzie do kościoła. A kiedy siły pozwalają, trzeba iść na pielgrzymkę, chociaż raz w życiu. Że trzeba przyozdobić krzyż przy drodze, aby nie był sam. Była też lekcja miłości i do ziemi, i do chleba. Była też lekcja o ciężkiej pracy, że na chleb trzeba uczciwie zapracować, naprawdę uczciwie, gdyż ukradziony kawałek chleba nie smakuje. Dziękujemy za miłość do ojczyzny. Uczyłeś nas modlić się za Matkę Ojczyznę, za wolność i wiarę, za Polski Królową, za wielkich Polaków, za jej błogwiarę. I dziękujemy wreszcie za miłość do Łowicza, do księżaków, do ziemi łowickiej, twojej ziemskiej ojczyzny. Niedawno jeszcze przed śmiercią zdążyłeś nam zostawić dwie książeczki z tytułem Ach, jak ja was kocham, moje księżaki. To był twój testament. Pokazałeś nam, że nasze stroje łowickie są najpiękniejsze na świecie, że mamy pieśni łowickie, mądre i melodyczne, że wycinanki łowickie są cudowne i kolorowe, że nasza mowa łowicka jest piękna i godna tradycji. Zauważyłeś księżoków, lichowiaków, koderki, każdą kapelę i każdego śpiewaka, każdego, kto był po łowicku ubrany i każdego, kto modlił się na kolanach.
Bogu niech więc będą dzięki za wszystko, bo bez Niego nie było też i biskupa Józefa. Mógł mieć biskup na pogrzebie tysiące. Mógł mieć wiele pożegnań i podziękowań, a stało się inaczej. Było nas mało, dużo więcej przed telewizorem. A może Pan Bóg chciał nam przez to coś powiedzieć? Może chciał nam powiedzieć, że ma się objawiać chwała Boża, a nie nasza. Bo ostatecznie liczy się pokora. Może Pan Bóg chciał nam powiedzieć, że to On jest najważniejszy. Niech więc wybrzmi chwała Bogu za dobro, jakie dokonało się przez posługę księdza biskupa. My zaś módlmy się, aby biskup Józef dostąpił chwały nieba. Księżna Łowicka, którą ukochał, niech będzie dla niego bramą niebios i matką miłosierdzia. Amen.